Witamy serdecznie, gościmy dzisiaj w Kobyłce na Mistrzostwach Polski w low kicku. Gościem moim, gościem waszym, wiceprezes Polskiego Związku Kickboxingu Gerard Ziarski. Witaj Gerard. Witam serdecznie wszystkich widzów i miłośników kickboxingu. Gerard, pytanie pierwsze podstawowe. Jesteśmy na Mistrzostwach Polski. Jak oceniasz poziom, organizację zawodników występujących tutaj? Przede wszystkim chciałem podziękować organizatorom, Grzesiowi Engelowi, prezesowi Wicher Kobyłka, Arturowi Roli, którzy podjęli się tak dużego wyzwania, jakie są Mistrzostwa Polski Seniorów w low kicku. Przyjechało ponad 100 zawodników, prawie 50 klubów, o bardzo wysokim poziomie wyszkolenia technicznego, co widzimy w tej chwili za naszymi plecami, ale co najważniejsze, podjęli się organizacji w dwóch miejscach, co nie jest łatwe, bo jest to bardzo duże wyzwanie logistyczne, dwie sale, dwa ringi. Impreza masowa, kawał dobrej roboty, jutro będą finały, na pewno będziemy razem, trzymamy kciuki za zawodników, którzy tam będą walczyć w finałach, którzy dzisiaj walczą o te wejście do tego ścisłego finału, bo walk będzie tylko 10 z tego, co ustaliliśmy z organizatorami ze względów na ograniczenie czasowe i myślę, że na pewno będzie na co popatrzeć. Gerard, jedną rzeczą, którą tutaj zauważyłem, występują to zawodnicy, którzy walczą, czy walczyli tylko i wyłącznie w formułach amatorskich, ale walczą również zawodowcy. Pytanie z mojej strony, jak od strony sportowej, jak od strony związku, jak od strony organizacji funkcjonują zawodnicy, którzy uprawiają ten sport zawodowo już, czy sens to stricte zawodowo, i zawodnicy, którzy uprawiają go amatorsko. Czy jest różnica w wyszkoleniu tych zawodników, czy jest różnica w tym, jak oni się prezentują na ringu, czy też walczą jak równy z równym? Powiem troszeczkę z własnego doświadczenia, bo jeszcze niedawno sam to robiłem. Byłem zawodnikiem amatorskim, walczyłem i zawodowo w kickboxingu, i zawodowo w boksie zawodowym, odnosząc parę mniejszych lub większych sukcesów. Nie jest to łatwe. Na dzień dzisiejszy kickboxing jest to formą typowo amatorską. Czy się walczy zawodowo, czy amatorsko, niestety są to małe pieniądze, więc zawodnicy, aby móc podtrzymywać właściwy poziom techniczny i sportowy, walczą i zawodowo, i amatorsko. Zawodowstwo jest na dzień dzisiejszy taki cukiereczek, którym jest dany nie wszystkim zawodnikom. Jest to Kamil Ruta, jest to Paweł Biczak, jeszcze kilku naszych, Róża Gumina, innych zawodników, Iwona Nieroda, ale jak sami wiemy, Iwona Nieroda będzie dzisiaj walczyła. Róża nie przyjechała, bo preferuje bardziej formy K1. I na tą chwilę jest ciężko naszym zawodnikom, aby móc utrzymywać się tylko ze sportu zawodowego. Tak było przed 20 laty, kiedy ja walczyłem zawodowo, zdobywałem tytuł Mistrzów Europy i Mistrzów Świata, więc muszą sobie z tym radzić. Cieszy mnie to, że powstają grupy zawodowe, tak jak DSF, która skupia zawodników, wychowanków Piotra Sikorczyńskiego, ale Piotr Sikorczyński jest inteligentnym i już promotorem i trenerem, ściąga zawodników z innych klubów zaprzyjaźnionych, dając im możliwość dalszego rozwoju, czyli kolejnych walk. Z tego co wiem, do końca roku jeszcze mają być zorganizowane chyba 4 imprezy. Jest to bardzo dużo, jeżeli chodzi o sporty zawodowe, biorąc pod uwagę, że mamy jeszcze imprezy amatorskie, więc w połączeniu tych dwóch nurtów na pewno te imprezy zawodowe nie będą się kłóciły z kalendarzem PZKB, to jest bardzo ważne. Jesteśmy w trakcie rozmów właśnie z Piotrkiem i z promotorami DSF-u, żebyśmy wspólnie nie wylali, jak to mówią, dziecka z kąpielą. No myślę, że chyba wystarczająco dużo na ten temat, także jeżeli jeszcze jakieś, Rafale, pytanie, to słucham. Tak, wspomniałeś kilka nazwisk, Ruta, Siegoczyński, wspomniałeś o DSF-ie. Z racji tego, że nasza telewizja akurat robiła ostatnie dwie gale realizacji i transmisje z gali DSF Kickboxing Challenge, moje pytanie jest następujące. Rozumiem, że jako wiceprezes też interesujesz się sferą zawodową kickboxingu, w związku z czym jak oceniasz, jak widzisz gale, które są organizowane przez środowisko grupy DSF Kickboxing Challenge, przez Sławomira Dubę? Były już 3 gale. 2 gale w Ząbkach, teraz była 3. gala w Piasecznie. 4. gala będzie Arena Ursynów, mecz Polska-Macedonia. Ty jako stary wyjadacz, można powiedzieć, kickboxingu, wiceprezes Polskiego Związku Kickboxingu, jak oceniasz gale, które są organizowane przez DSF? Od strony technicznej, od strony merytorycznej i sportowej.
To nas najbardziej interesuje, bo do tej pory takich gal chyba nie było w Polsce z tak dużym rozmachem robionych, tak mi się wydaje przynajmniej. Rafale, były takie gale, tylko to było ładnych parę lat temu, kiedy mieliśmy kontrakt z Radiem dla Ciebie i innymi mediami, innymi też promotorami, ale to już jest historia. Teraz mamy właśnie Piotra Sikorczyńskiego w nowym wydaniu, czyli grupa zawodowa i byłem na drugiej gali DSF-u w Zielonce. Byłem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o przygotowanie merytoryczne, czyli oprawa medialna, oprawa wewnątrz środku. Świetne światła, bardzo fajna impreza, mają dobry pomysł i co najważniejsze, mają środki na to, żeby to wszystko rozwijać i promować. Moim i takim drobnym zastrzeżeniem jest to, że sportowo bardzo delikatnie są prowadzeni zawodnicy, czyli są to dobierani zawodnicy o jeden może poziom wyższy, niższy, żeby nie było wtopy na dzień dobry, tak? Na pewno jak grupa się wzmocni, będą ci liderzy, tak jak Kamil Ruta i jeszcze kilku mocnych zawodników, to te walki z gali na galę będą coraz mocniejsze, ale na tą chwilę są to fajne imprezy, jest na co popatrzeć. Podejrzewam, że Ty, Rafale, lepiej się orientujesz po wszystkich wejściach na strony internetowe i jako związek cieszy nas taka oddolna inicjatywa tych grup zawodowych, ponieważ my jesteśmy jako związek zobligowani do organizowania zawodów amatorskich. Gale zawodowe są to duże przedsięwzięcia, są to duże pieniądze, związek na tą chwilę takich środków nie posiada i na pewno będzie nam miło, aby współpracować z kolejnymi grupami, które będą chciały takie przedsięwzięcia wspólnie z nami organizować i liczymy na dalszą współpracę. No, myślę, że na koniec, w sumie jeszcze jedno pytanie właśnie teraz podczas tej wypowiedzi mi się nasunęło. Jak myślisz, ilu promotorów, ile takich gal musiałoby powstać, żeby kickboxing w Polsce, kickboxing w wydaniu low kick, kickboxing w wydaniu full kontaktu, kickboxing w wydaniu K1 stały się tak popularne, jak popularne jest na przykład MMA? Czyli ilu takich promotorów, czy ile takich gal innych promotorów niż DSF musiałoby w Polsce powstać, żeby dźwignąć ten sport na tak wysoki poziom medialny, finansowy, marketingowy? Powiem tak, to co zrobiło MMA, jest to bardzo wielki wyczyn i medialny, i biznesowy. Podeszli do tego nie sportowcy, tylko dobrzy menadżerowie, czyli Kawulski ze swoim Lewandowskim wspólnikiem. Oni na początku prosili nas o pomoc, tam pracował Jacek Urbańczyk, który sprzedał im wszystkie swoje tajemnice, które dotyczą organizacji gal zawodowych w kickboxingu. Zorganizowali kilka fajnych imprez, prowadzili w to media, prowadzili w to osoby medialne, czyli Pudzianowski i cała plejada innych gwiazd. I to nakręciło im koniunkturę. My na tą chwilę nie potrzebujemy z nimi w żaden sposób rywalizować, bo stójka zawsze się obroni. Widzimy po wczorajszej imprezie FEN-u, gdzie startowali nasi najlepsi też kickbokserzy, jak Paweł Biszczak i Róża Gumienna, że te walki cieszyły się dużo większym zainteresowaniem niż walki w parterze. No niestety, stójka jest bardziej widowiskowa, a w wykonaniu najlepszych zawodników naszych, którzy są mistrzami świata, Europy, są to walki, które nie muszą konkurować z żadnymi walkami MMA, bo zawsze będą dużo... Rozumiem troszeczkę zarozumiałość w moim głosie, ale bliższa ciało koszula, więc zawsze będę bronił tego, czego sam jestem i byłem prekursorem i zawodnikiem. Dlatego wydaje mi się, że tu nie trzeba liczyć ilości grup zawodowych, tylko odpowiednie media, które to wypromują, czyli taka telewizja internetowa jak Fight Club, telewizja publiczna, czy to będzie jedynka, czy to będzie dwójka, czy to będzie Polsat, czy TVN. I myślę, że w przeciągu roku jesteśmy w stanie spokojnie konkurować z galami MMA i podejrzewam, że oglądalnością będziemy się cieszyli dużo większą. Uważam, miejsce jest i dla kickboxingu, i dla MMA. Zdecydowanie, bo widzę po zawodnikach, którzy przychodzą również do mojego małego klubu, do Ożarowa, który za 3 tygodnie będzie organizował Mistrzostwa Polski Juniorów w Lokiku i Puchar Polski K1, także będzie to bardzo fajna impreza. Zapraszam tutaj już dzisiaj w miarę możliwości telewizji Fight Time, a jeżeli chodzi o media, na pewno znajdzie się miejsce i dla kickboxingu. Nie stoimy dla siebie w żaden sposób w konkurencji, bo są to dwie inne dyscypliny i są sympatycy łowienia ryb i zbierania znaczków. Gerard, dziękuję Ci ślicznie za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich sympatyków kickboxingu i trzymamy kciuki za naszych zawodników. Moim i Państwa gościem był Gerard Ziarski, wiceprezes Polskiego Związku Kickboxingu. Dziękuję bardzo, do widzenia.